Dzień dobry. Czytam na głos? Tak. O Jezu. Pierwsze pytanie. Kultura smaku w jednym słowie? Filozofia. Delikatesy. Pychota. Jakość. Smak. Dobre jedzenie. Pasja. Może po prostu smak. Jakość, drodzy Państwo, jakość. Przychodzi klient do kultury i? I co? Jest głodny. Przychodzi klient do kultury i bardzo dobrze, bo po to właśnie jesteśmy. Wydaje pieniądze. Na pewno jest zadowolony. Ma szeroki uśmiech. Patrzy na nasz garmasz. I trzeba o niego zadbać. Jak drożdżówka, to z jakim nadzieniem? Oczywiście z serem. Z serem. Jagody. Nie lubię drożdżówek. Z serem. Parzone jabłuszko. Tylko rabarbar. Zdecydowanie jagoda. Tylko kruszonka. Pistacja di Bronte. Malinowy. Ulubiona kuchnia świata. Przewaga włoskiej kuchni. Może kilka. Włochy. Azja. Polska i włoska. Polska. Coś między Grecją a Włochami. Tajska. Może włoska, może francuska. Coś pomiędzy tym. Włochy i Francja, nie ma jednej. Przenosisz się do dowolnego miejsca na świecie. Gdzie jesteś? A Polska, Mazury, jeziora. W Paryżu. W ciepłych krajach. W Londynie. Słoneczna Italia, Toskania. Sardynia. W Kościerzynie. Wracam do Londynu. Ciepła plaża na Malediwach. Południowa Hiszpania, wspinaczka w skałach. Tam, gdzie jest ciepło. Na pewno ciepełko, morze, wyspa. O tak. Jesz tylko jedno danie do końca życia. Jakie? Pierogi z mięsem. Pierogi ruskie. Ser. To bardzo smutne życie by było. Drożdżowe placuszki z jabłuszkiem. Pad thai. Stek. Makaron z truflami. Kotlet schabowy. Nikt nie ma jednego dania do końca życia. Najchętniej po pracy spędzę czas z rodziną. Odpoczynek? Oglądam seriale. Idę na siłownię. Wino, wspinaczka, rower. Odpoczywam. Dobre wąble. Gotuję? Lampka białego wina. Idę na spacer z psem po plaży. Marzę o 2 tygodniach odpoczynku. Podróży dookoła świata? Fajnym i spokojnym życiu. No jakimś fajnym koncercie. Swojej dobrej restauracji. O 6 zerach na koncie. Skoku na spadochronie. Urlopie. Żeby moje życie na pewno nie było nudne. Smak dzieciństwa to? O Jezu, jest tego za dużo. Mój ojciec był kucharzem. Chleb, śmietana i cukier. Ukraińskie pierożki. Naleśniki taty. Czernina mojego dziadka z kluskami. Własnej roboty. Wafle z nadzieniem. Czereśnie. Zupa owocowa. Sternik. Supa pomidorowa mojej babci. Smak dzieciństwa to wafle, dawne smaki, kultura smaku.